Dzień dobry, dziś 1 październik. Beata Chmielec-Galek. I Maciej Łoś. Rozpoczynamy teleeksmis. Prezydent naszego kraju Bronisław Komorowski pomógł dzieciom mieszkającym w Afryce, organizując zaopatrzenia żywnościowe oraz transport części mieszkańców do Polski. Nadchodzą na nas bardzo ciemne dni. Byłem bezdomny odkrył, że pusta szklana butelka po chwili rozbija się po zrzuceniu jej na ziemię. Przygotowana jest dla niego nagroda Nobla. Niejaka Anna Grodzka udostępniła swoje rozbierane zdjęcia w internecie. Użytkownicy Kwejka od razu złapali okazję udostępnienia te zdjęcia na swojej stronie, przez co trafiły one do większej ilości użytkowników, również dzieci. Fotografie te zaczęły siać panikę w internecie. Padły serwery Facebooka w takich krajach jak Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Odnotowano również 137 przypadków śmiertelnych przez owe zdjęcia. A teraz przechodzimy do przyjemniejszych rzeczy. Marek Sierocki gości w swoim studiu znany zespół pod nazwą NWM. Halo, halo, Mareczku, słyszysz mnie? Witam. Witam. Dziś na naszej scenie wystąpi zespół NWM. Zapraszamy. Yeah.
ostatni odcinek naszego Teleekspresu w tym roku. Najprawdopodobniej kolejną porcję informacji ze świata otrzymają Państwo od rocznika 1999.